Kolejny punkt porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Radna pani Bogumiła Rosińska, proszę. Bardzo dziękuję. Pani burmistrz, ja chciałabym dowiedzieć się o sytuację SPZOS związaną z przeprowadzoną kontrolą, czy prowadzoną kontrolą. Chciałabym uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, co w wyniku tej kontroli ustalono bądź ustala się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Reszka. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam na interpelację w sprawie wyrwy, czy dziury dużej, która powstaje w Łęgu na ulicy Płocowej. Zaraz na zjeździe z ulicy 20, z drogi 22 prawej. Nie wiem, czy to jest, wiemy, że powiatowa jest to, ale czy między 22 a torami to jest gminna, czy powiatowa, dlatego proszę o sprawdzenie i interwencję w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Barbara Pierek. Panie przewodniczący, pani burmistrz, szanowni radni. Chciałam dowiedzieć się w związku z zakończonym naborem projektu lokalnej grupy działania Sandra Wyrty. Był program, gdzie mogli uczestniczyć gminy w kategorii inwestycje samorządowe. Chciałabym się dowiedzieć, czy nasza gmina uczestniczyła w tym naborze, czy złożyła jakikolwiek wniosek, a jeżeli nie, znaczy jeżeli tak, to czy brano pod uwagę wniosek o budowę sali spotkań w miejscowości Mocna i Łąkolonia, bo wiadomo, że gmina Lipnica złożyła taki wniosek i otrzymała środki na wybudowanie sali w tej gminie. Następną moją interpelację chciałabym skierować tutaj do pana sekretarza. Czy zostanie ogłoszony konkurs na rehabilitację? Bo mam zapytanie od wielu mieszkańców. W naszej gminie jest bardzo potrzebny, żeby ogłosić go jak najszybciej. Na dzień dzisiejszy wykonałam parę telefonów i dowiedziałam się, że żeby zarejestrować się w rehabilitacji, na skierowanie zwyczajne należy czekać do 30 lipca, proszę państwa, 2018 roku. Do Karsina można zarejestrować się na 3 kwietnia 2018 roku. Tak samo do Brus. W Śliwicach mamy termin 25 maja tego roku. Chciałam nadmienić, że już raz, jeżeli mieliśmy dofinansowanie do rehabilitacji, to sprawdziło się i prosiłabym, żeby było jak najszybciej ten przetarg ogłoszony. Tym bardziej, że oczekuję 369 osób na rehabilitację i uważam, że to jest naprawdę problem, który należy jak najszybciej rozwiązać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy inne zapytania i interpelacje? Bardzo proszę, radny pan Krzysztof Przydalski. Panie przewodniczący, pani burmistrz, Wysoka Rado, mam kilka interpelacji nowych, a kilka chcę powtórzyć, ponieważ nie otrzymałem na nie odpowiedzi. Pierwsza interpelacja jest taka, ile kosztował projekt przebudowy mostu przy Alei Tysiąclecia i czy był on potrzebny, czy nie są to zmarnowane pieniądze? To pytanie zadałem na sesji listopadowej, otrzymałem odpowiedź. Koszt remontu mostu, nie o to pytałem. Dalej, remont mostu został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Kompletnie nie zrozumiano mojego pytania, chociaż treść pytania jest zapisana prawidłowo. Pytanie drugie. Proszę o przedstawienie wykazu działów niezabudowanych o powierzchni minimum 1000 m kwadratowych. Dlaczego nie wykorzystano gotowych projektów z dwóch budynków komunalnych na osiedlu Piastowskim, bądź nie skorzystano z pomysłu z poprzedniej kadencji budowa przy ulicy Transportowców i nie złożono wniosku o Mieszkanie Plus? Na to pytanie dostałem taką odpowiedź. Gmina nie posiada działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną. Nie o to pytałem. Kolejne pytanie, na które w ogóle nie dostałem odpowiedzi. Co z realizacją zapisów strategii gminy? Według mnie nic się nie dzieje. Czy opracowany został program współpracy z przedsiębiorcami? 2 lata minęły i nie zauważyłem takiego projektu. Jakich inwestorów pani burmistrz pozyskała? Jakie nowe tereny inwestycyjne powstały?
Kolejne pytanie. Czy wprowadzi Pani program dofinansowania do modernizacji ogrzewania tradycyjnego, węglowego na gazowe? Co dalej z gazyfikacją gminy? Czy prowadzi Pani jakieś rozmowy w tym kierunku? To pytanie również zadałem. Niestety na to pytanie odnośnie gazyfikacji nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Kolejna interpelacja. Co z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej 237 szkolna 21 luty Tucholska do granic miasta? Czy kontaktuje się Pani z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Panem Stachowiakiem? Kiedy Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosi przetarg? Czy coś na ten temat wiadomo? Kolejne pytanie dotyczy ZUK-u. Czy ZUK jest w posiadaniu pojemników na sieci segregowane? Z tego, co się zdążyłem zorientować, nie wszyscy jeszcze w takie pojemniki są wyposażeni. Kolejne pytanie. Spotkania opłatkowe w sołectwach. Czy były one finansowane z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? I ostatnie pytanie. Swego czasu Pani Burmistrz bardzo oponowała, że nazwałem planowaną budowę muszli koncertowym amfiteatrem. Znalazłem w Biuletynie Informacji Publicznej strona 61, zadanie 50. Strona 61, zadanie 50. Planuję zagospodarowanie południowej części Parku Borowiackiego, amfiteatr wraz z drogą dojazdową, melioracja terenu oraz wyposażenie itd., itd. Chciałbym jeszcze zapytać raz, czy to będzie amfiteatr, czy muszla koncertowa? Na tą chwilę dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy inne zapytania? Bardzo proszę, radny pan Czesław Niesiołowski. Przewodnicząca, co jest pani burmistrz? Chcę powiedzieć, że z ogromnym zdumieniem przyjąłem próbę umorzenia śledztwa w sprawie opieki społecznej IPL-u podjętą przez prokuraturę słupską. Ja byłbym w stanie zgodzić się z tym państwem, że praca fikcyjna w sferze uspołecznionej w naszym kraju nadal nie jest czynem zabronionym pod warunkiem, czyli płaca za taką pracę była też lucyjna. Tymczasem, z tego co mi wiadomo, udało się pani dyrektor byłej i jej księgowym wyprowadzić na ten cel 416, ponad nawet 416 tysięcy złotych. Do dziesiątek innych zarzutów prokuratura w ogóle nie raczyła się ustosunkować. Jak chociażby do tego, w jaki sposób wyprowadzano nam z budżetu pieniądze na prywatne konta dwóch spośród trzech pracowników poradni leczenia uzależnień. Mechanizm tak prosty, tak prymitywny, że aż genialny. Pieniądze, które Rada Miejska co roku przyznawała na dofinansowanie czy wspomożenie poradni leczenia uzależnień, zamiast trafiać na konto przychodni, które to konto było też kontem poradni leczenia uzależnień, trafiały jakimś cudem na konto opieki społecznej. Sprytny pracownik poradni leczenia uzależnień pisał sam do siebie wniosek, prawie jak ojciec Pio, bo pracował w kilku miejscach. Proszę sformułować zapytanie, interpelację. W końcowej fazie. Najpierw muszę naświetlić temat. Dobra, będę unikał pobocznych jakichś. Bardzo proszę, tak? Otóż ten pan pisał sam do siebie wniosek, sam to rozpatrywał, sam zatwierdzał i przesyłał do opieki społecznej, a usłużna pani dyrektor ze swoimi księgowymi natychmiast przelewała corocznie te pieniądze na prywatne konta. Wyprowadzono w ten sposób nam z budżetu kilkaset tysięcy. O innych zarzutach, co do których Państwo prokuratorzy nie chcieli się ustosunkować, nie będę mówił, bo to były też pieniądze i to spore. W każdym razie sprawa przypomina mi do złudzenia Amber Gold. Tam też prokuratorzy, jak umieli... Panie radny, jak proszę o zapytanie. Przepraszam bardzo, ale to jest konieczne. Też ochraniali przestępców i dali im czas, by sobie mogli dokraść jeszcze dodatkowe 300 milionów złotych. Dzisiaj ci prokuratorzy rozkładają ręce przed kamerami i mówią, to nie my, to caryca Katarzyna Wielka ograbiła Polaków. Też słyszałem, że w naszej gminie to nie oni wyprowadzali nam pieniądze z budżetu. To podobno robiła królowa, cokolwiek to znaczy. Panie radny Niesiołowski, bardzo proszę o zapytanie. Ja wnioskuję do pani burmistrz, proszę nie przeszkadzać, by sprawę przedstawić ministrowi Ziobro. On bardzo lubi takich prokuratorów i
na pewno z uwagą przyjrzy się wszystkim, a nie tylko wybranym zarzutom, a na pewno dokładnie tym prokuratorom. Dziękuję, to jest mój wniosek. Sprawa też idealnie nadaje się do programu Państwo w Państwie. Pasuje do konwencji tego programu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy inne interpelacje, zapytania? Nie widzę. Zamykamy punkt 4. Interpelacje i zapytania radnych.